twaróg. Twaróg Jana, jak on pięknie wygląda, ile w nim jest tego czosnku. Ja Wam zawsze to mówię, ale to jest naprawdę produkt prima sort. I pomidor. Taki trochę... Taki o! Taki blady, ale zobaczymy, jaki będzie w środku. I oczywiście dzisiaj na mnie czeka herbata. O, jak ona tu ciemna, czarna, a to jest biała herbata. Biała z maliną i poziomką. A tutaj mój sprzęt, który będzie mi się przydawał w ciągu dnia. Także jak widzicie, na śniadanie opędzluję trzy bułeczki, trzy sztuki z serkiem, twarożkiem i pomidorem. Pojadła, popiła, humor se poprawiła radiem, muzyka fajna leci w radiu Elka, ale, odrobinka herbatki mi została, ale humor też mogę sobie poprawić na inne sposoby, ponieważ mam tu takie coś i nie zawaham się tego użyć. I gdyby ktoś teraz zapytał, a co to za nalewka? Słuchajcie, to taka specjalna nalewka poranna, pozostawiona przez mojego syna w kształcie, w postaci galaretki. No, mój syn lubi nowe galaretki. Lubi sobie zrobić czasami coś do jedzenia. No co, dzisiaj na przykład sobie smażył cebulkę. Smażył, to jest naprawdę takie delikatne słowo. Robił budyń, jak również galaretki. Szykował desery, których nie zdążył zjeść, więc zostały niestety do rana, bo on zasnął, ale... Taki jest oszczędny chłopak, że wszystko, co mu zostało, a nie zmieściło się do większych pucharków, ulokował w tych mniejszych. Także widzicie, obrotny, zaradny chłopak, znalazł kieliszki, znalazł. Zupełne przeciwieństwo swojego starego. Ponieważ mój stary, jak cokolwiek potrzebuje, w ogóle skądkolwiek w domu, ale weźmy na tapetę kuchnię, to słuchajcie, ja mam no niewielką kuchnię, niewiele z tych szafek, tak? Także wiecie, no można się domyśleć albo zapamiętać nawet, na logikę wziąć. Gdzie ostatnio na przykład odkładał tłuczek do mięsa, ale on za każdym razem go szuka, pyta mnie i nawet jak ja mu wskażę konkretną szufladę, to dajcie wiarę lub nie, on tę szufladę otworzy i on mówi do mnie, że tego tłuczka nie ma. Na co ja odpowiadam za każdym razem, że jest, niech jeszcze raz poszuka i on dalej mówi, że nie ma, więc ja wtedy odpowiadam, że jeżeli tam podejdę i znajdę ten tłuczek i on go wtedy znajduje. W czarodziejski sposób. Także wiecie, tak to jest. Widać, Igor bardziej wdał się w matkę niż w ojca. Ale słuchajcie, ja dzisiaj dzień rozpoczęłam w ogóle też tak średnio, w ogóle trochę z obciachem, ale na szczęście mamy bardzo, z obciachem w wielkim cudzysłowie, bo ja wiecie, nie biorę do siebie takich rzeczy i w ogóle uważam, że człowiek powinien zachowywać się naturalnie i czasem jak ma potrzebę, to po prostu musi pokazać, że jest zły, a nie ciągle się uśmiechać, tłamsić w sobie i mówić, jaki świat jest piękny, trzeba tak mówić, ale jak jest dzień do dupy, to też trzeba się do tego przyznać, nie? Weźcie tak, powiedzcie, od razu Wam zajdzie ciśnienie, nie? Od razu ktoś się pojawia, mówi, Boże, u mnie też jest tak normalnie beznadziejnie dzisiaj. Jest nas dwie, jest lepiej, bo zawsze czemu ma być tylko u mnie źle, jak jest u niej źle? To dobrze. No, nie no, oczywiście to są żarty. Ja dzisiaj wychodzę z Brunkiem na spacer i zawsze biorę, wiecie, tę moją taką różową torebeczkę. Saszetkę, torebeczkę, bo tam sobie wkładam telefon, odgłosy z miasta, bo balkon otwarty, klucze oczywiście, których od tamtej pory na szczęście nie udało mi się zgubić. Chociaż raz myślałam, że zgubiłam. No i tak wiecie, Brunek pierwszy. Jeszcze mówię, wezmę jeszcze taką torbę papierową, tam sobie zawsze odkładam jakieś papiery, śmieci, takie wiecie, idę z Brunkiem, to pk, wyrzucam przy okazji, żeby się nie zbierało. No i Brunek jakimś dziwnym trafem mi uciekł, tak wiecie, poleciał, a ja zanim złapałam tę blokadę, to już Brunka nie było na chacie. Ale ja się kapnęłam, że nie wzięłam tej torby i mówię, Brunek, chodźcie, wrócimy. I tak ciężko, opornie mi szło, bo ten Brunek nie chciał wrócić, a no dlatego, że zobaczył pół piętra niżej naszą przemiłą panią sprzątaczkę, która jest bardzo fajna. No chyba mnie nie ogląda, bo nie wie, że mam kanał, ale gdyby kiedyś tu była, to ją serdecznie pozdrawiam. I Brunek jej niestety nie lubi. To znaczy tak, on się jej boi, bo ona ma mopa i miotłę i straszne wiadro i w ogóle jest cała straszna. Ale on się jej boi, jak przechodzi koło niej, jest milutki, potulny, ale jak już odejdzie, tak wiecie, parę schodów niżej, to wtedy bardzo mocno na nią szczeka. I w domu też potrafi poszczekać, jak ją czuje pod drzwiami. Także do kolekcji listonosz i kurier doszła jeszcze pani sprzątaczka.
No, no i słuchajcie, idziemy sobie, idziemy. No i ja mówię, że muszę się wrócić, więc ten Brunek już nie chciał wrócić, ale jakoś mi się udało. Wzięłam, założyłam tę torbę z tym Brunkiem, to na drugie ramię, a wiecie, jak człowiek zakłada zawsze na jedno, to ma takie, nie? Tak wszystko gra i buczy, a tutaj założyłam na drugie, oj, coś mi tu nie pasi. No i wzięłam jeszcze tę torbę i słuchajcie, chciałam zamknąć dom, wsadzić klucze, łapałam tego Brunka i z tej torby mi się wysypał. Noż jak nie zaklnę siarczyście, i pani się śmiała, a ja mówię, że po prostu mamy rano, a mnie już dzisiaj dzień pokonał. Bo to było takie, słuchajcie, zamieszanie i tak mi się humor stolił, że normalnie wróciłam nabuzowana jak osa. Ale zjadłam moje pyszne kanapeczki. No mam co mam, także wiecie, przeszło mi. Wiecie, wczoraj usłyszałam o tym chłopcu 7-letnim, który wypadł za burtę statku i o mamie, która za nim skoczyła. I tak jakoś, nie wiem, co jakiś czas o nich po prostu myślałam. Różne sprzeczne informacje były w sieci, nawet do dzisiaj. Ponieważ dzisiaj, jakieś 2 godziny temu, oglądałam TikToka i wyświetliła mi się informacja z wiadomości. To znaczy, nie wiem, czy to były wiadomości, czy jakieś tam inne TVN-y, ale coś tam, wiecie, tego typu, że udało się uratować ich, że przebywają w szpitalu. Natomiast przed chwilą na Facebooku zobaczyłam, sam, wiecie, sam post mi się po prostu pojawił, że niestety nie udało się ich uratować i zarówno chłopiec, jak i mama, no, nie przeżyli tego upadku. Sekcja komentarzy jakoś średnio mnie tutaj interesuje, ale tak zjechałam palcem na dół, nawet nie w poszukiwaniu czegoś beznadziejnego, ale tak po prostu odruchowo. I jako pierwszy taki komentarz przeczytałam i już mam dosyć. Natomiast cieszę się, że są też ludzie, którzy potrafią jakby... że świat nie jest tylko zły. Tylko, że na świecie są też ludzie, którzy tak naprawdę... może nie zły. Że nie ma tylko na świecie ludzi idealnych. Że istnieją też ludzie, którzy popełniają błędy i jakby rozumieją popełniane błędy przez innych i potrafią im te błędy wybaczyć. Ponieważ pani Agata P. pisze: nie ma takiej opcji, żeby ktoś wypadł za burtę. Jeśli rodzice zajmują się sobą, to owszem, jest tyle atrakcji dla dzieci, że nie można się nudzić. 3. Uwielbiam. Wiele razy płynęliśmy z synem od 7 roku życia, może mieliśmy szczęście. I takie minki. Oczywiście, słuchajcie, muszę przeczytać jeszcze jeden komentarz, który... no, cieszę się, że się tutaj pojawił. Agata. Agato P. Wydarzyła się tragedia. Dwoje ludzi straciło życie, a pani analizuje, czy była taka opcja, czy nie. Co z wami, ludzie? Co z wami? Dokładnie. Słuchajcie, i wiecie co? Co byś nie zrobił? Są takie memy czasami, że jak jedziesz na ośle, to ci tam coś powiedzą, jak puścisz kogoś innego, to ci znowu coś zarzucą. Są takie memy i to jest po prostu święta prawda. Co byś nie zrobił, człowieku, zawsze komuś się nie spodoba. Nie da się, wiecie, bo gdyby była taka szansa, taka opcja, żeby się jakoś przypodobać innym ludziom, nawet dla świętego spokoju, to pewnie wielu ludzi by z niej skorzystało. Ja nie, z moim charakterem w życiu. Ale nie da się, po prostu się nie da. I wiecie, o czym Wam chcę powiedzieć przy okazji tej właśnie, no niestety, smutnej historii? Chcę Wam powiedzieć, że ja pamiętam, jak bałam się wypuścić mojego Igora samego w teren. Czyli wiecie, zawsze gdzieś tam przychodzi taki moment w życiu, że rodzic musi pozwolić dziecku wyjść na podwórko z kolegami. I to jest taka naprawdę trudna decyzja, ciężka decyzja i to jest taki trudny moment w życiu, bo wiesz, jak idziesz z tym dzieckiem za rękę, czy gdzieś siedzisz z nim na placu zabaw, to masz go na oku. A jeśli ono ci zniknie z tego oka, to tak naprawdę no nie wiesz, co się z nim dzieje. No nie wiesz. Więc ja bardzo miałam z tym duży problem, natomiast no jakoś ten problem przeskoczyłam. I wiecie, co ja wtedy słyszałam? Od wielu osób, które gdzieś tam... no, przewijały się pod tym moim balkonem, kiedy ja wołałam Igor, Igor, czy, bo wtedy jeszcze nie miał komórki, czy na przykład, nie wiem, szłam i patrzyłam, mówiłam: Boże, widziałaś mojego Igora, bo go długo nie ma. I wtedy bardzo często słyszałam takie słowa: no daj ty temu dziecku święty spokój, no czemu go tak tłamsisz, no daj mu wolność, niech się bawi, nic mu się nie stanie. Tak, i to jest właśnie taki problem ludzi, którzy na każde jakby nasze zachowanie mają swoje zdanie i ten ich punkt widzenia zależy od ich punktu siedzenia. Bo kiedy stałaby się tragedia, to wtedy zapewne usłyszałabym: to gdzie ty byłaś w tym momencie, gdzie była matka, gdzie był ojciec, dlaczego to dziecko było bez opieki? Wiecie, i tak mnie to zawsze wkurzało. I to jest tak jak krytykowanie czyjegoś wyglądu, czy nie wiem,
czy jest chudy, czy jest gruby, czy ma siwe włosy, czy nie ma siwych włosów, wiecie, o co chodzi, nie? Więc to tak jak komuś mówicie, nie wiem, ktoś krytykuje kogoś, bo ma wąsy, jakaś kobieta ma wąsa i jej widać, no ale przecież ona też widzi tego wąsa, nie? Widocznie jej to nie przeszkadza, albo nie chce go golić, jeżeli by chciała, to jaki to jest problem? No to minuta 8 i go nie ma, nawet 500 by go wyrwała. I tutaj jest właśnie to samo w tych komentarzach. Ludzie od razu się... Od razu po prostu... I to jest to nie inne określenie, że wiecie, przyczepiła się. W momencie, kiedy stała się tragedia, to weź zamknij gębę, zamilcz. No chyba, że ktoś ewidentnie działał na szkodę. Wiecie, tyle jest historii w życiu, tyle jest sytuacji. Moment wypadnięcia dziecka za burtę, które może jest, nie wiem, żywym srebrem, które po prostu, wiecie, jest dopiero tu, za chwilę tam. Zdarzają się takie tragedie, dzieci wpadają do studzienek gdzieś tam i na pewno ci rodzice przez cały czas pilnują, robią wszystko, żeby były te dzieci bezpieczne. Tak jak ja, wiecie, chodziłam za Igorem, sprawdzałam, szukałam. On się meldował u mnie pod balkonem, ale w momencie, kiedy odszedł na 10 sekund i wpadłby pod auto, to czyja byłaby to wina? No oczywiście moja, bo ja go nie dopilnowałam, ale cały świat był przeciwko mnie, to znaczy niektórzy sąsiedzi, bo inne dzieci się już bawią, a mój Igor jest taki no ograniczony przeze mnie, no dzieci się będą z niego śmiały. No i widzicie, nie ma dobrego sposobu na przeżycie życia, bo życie ogólnie kończy się śmiercią, życie ogólnie jest niebezpieczne i tak naprawdę im bardziej się człowiek jakoś ogranicza i zabezpiecza na wszystkie sposoby, tym chyba częściej przychodzą takie złe momenty i no i wszędzie czyhają na nas niestety niebezpieczeństwa. I powiem Wam więcej, mnie też nie udało się, wiecie, jakoś tak tego mojego Igora uchronić pod parasolem tej matczynej opieki, ponieważ też zdarzyła się sytuacja, że on mi kiedyś, powiedzmy to, zaginął, bo szukałam go bardzo długo. Wybrał się do takiego ostatniego domu, tam powiedzmy na wsi, no tak powiedzmy, bo nie wiem jak mam to zobrazować. Wszystkie dzieci były, wszyscy koledzy, koleżanki, wszystkie miejsca sprawdziłam i ostatnią rzeczą, o jakiej myślałam, chociaż o niej od początku myślałam, to był staw, którego zawsze bardzo się bałam. I zawsze właśnie bałam się, że on wpadnie do tego stawu albo gdzieś tam w zabawie, ktoś go popchnie, wiecie jak to jest. I ten staw zawsze spędzał mi sen z powiek, kiedy właśnie Igor zaczął tak sam wychodzić. No na szczęście okazało się, że on się znalazł, ale słuchajcie, kiedy on się znalazł, ja byłam już doprowadzona do takiego stanu, że jeszcze chwilę i wpadłabym po prostu w jakiś obłęd, albo dzwoniłabym po nurków, żeby ten staw przeszukali. I ja w tej złości zaczęłam krzyczeć na Igora, to usłyszałam od no, tego pana, który mieszkał w tym domku, od dziadka tego dziecka, z którym on się bawił, że jestem wariatką, bo krzyczę na dziecko. Słuchajcie, nie krzyczałam na dziecko, tylko po prostu byłam wściekła, że poszedł, że nie powiedział mi, że tam idzie, że ja go szukam i po prostu odchodzę od zmysłów. Więc zobaczcie, nie da się ludziom dogodzić. Dlatego przestańmy się ludźmi przejmować, naprawdę przestańmy. A teraz się biorę za obiad i w mojej lodówce ratują mnie gnioki, które leżą sobie już jakiś czas, ale one mają zawsze dłuższą datę ważności. Zrobię je ze śmietanką, z suszonymi pomidorami, ze szpinakiem, czosnkiem, a na wierzchu zamiast żółtego sera dla siebie pokruszę sobie ser typu feta. I myślę, że będzie idealnie. Obiad będzie tylko tak naprawdę dla mnie i nie wiem, czy Igor zje, czy nie zje. To będzie zależało od Igora, bo Artur wróci dosyć późno, więc on obiad i tak zje na mieście, więc zawsze jak taka sytuacja jest, zaistnieje w naszym związku, domu, to ja już dla niego obiadu nie robię, także dla siebie w sumie też bym mogła nie robić. Ale wiecie, jak to jest. Obiad, nie obiad, taka przekąska, żeby coś zjeść, żeby mi kiszki Marsza nie grały. Nie wiem, czy wspominałam, że to danie zaczynam od przesiekania maleńkiej cebuli w kosteczkę. Ja tu w zasadzie mam takie mikro, małe dwie i lekko ją tylko zeszklę. Tak to wygląda i teraz słuchajcie, klucz do sukcesu to śmietanka z kartoniku, 18. Całe życie używałam 30, bo jest kremowa, bo jest do sosu, a te do zup, do sosów i do dań zapiekanych. A teraz używam 18, która jest lżejsza, fajniejsza, a robi tę samą robotę. No ale to potrzeba lat i doświadczenia, żeby ogarnąć takie życiowe, proste sprawy. O, i taki mam dzisiaj obiadek. Gnioki w sosie śmietanowym z serem pokruszonym.
Czyli moi drodzy, co ja chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że jest pysznie, jest pysznie. Jest syto, jest syto. Jest tanio? Jest tanio. Zapytacie, no jak to tanio? Pomidory, szpinak, feta, tam gnioki, śmietanka, no czy tak tanio? Ale ja to wszystko miałam na chacie. I tak sobie stało, stało i czekało na odpowiedni moment, a szpinak miałam zamrożony. No. Także Brunek, może ty się dzisiaj pożegnasz, co? Nikt nie odwali za nikogo jego roboty, więc ja się żegnam. Dziękuję za dzisiaj. Prosimy o kciuka do góry. I wcinamy obiad. To znaczy ja wcinam, a Brunek mi asystuje.